Hi guys, witam Was z powrotem na moim kanale, ja jestem Roxana. Jeżeli jesteście tutaj nowi, zostawcie suba. Zostawcie też koniecznie łapkę w górę, dlatego że dzisiaj przygotowałam dla Was test pomadek Dominika Rupińskiego. Pomadek, dlatego że to były jedyne kosmetyki Dominika Rupińskiego, jakie znalazłam w Biedronce. I to nie byłam w jednej. Ciężko jest je dostać. Jeżeli widzieliście inne rzeczy z kolekcji Dominika Rupińskiego, dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. I jak macie też pomysł, co mogłabym przetestować w następnym odcinku, to dajcie mi również znać. A my dzisiaj sobie zobaczymy, jak te pomadki pachną, jak wyglądają, jaką mają konsystencję, no i która jest najlepsza, dlatego zapraszam Was do oglądania i lecimy z tym testem. Kupiłam wszystkie trzy pomadki, dlatego że wiem, że te dwie, właśnie te, są już jakiś czas dostępne, chociaż miały też chyba swoją przerwę, kiedy nie można ich było kupić w Biedronce, ale teraz powróciły właśnie z nową, trzecią pomadką, a wraz z nimi kule do kąpieli, których niestety nie było, a ja bardzo lubię kule do kąpieli, często używam, więc jak na pewno trafię gdzieś, to jeszcze sobie kupię i przetestuję. Z tego co widziałam na odcinku Dominika, ta pomadka ma być o zapachu wiśniowym. Mam nadzieję, że będzie ładnie pachnieć, bo lubię wiśnie. I nawiązuje to do jego ostatnich perfum. A te dwie pozostałe pomadki, niebieska to chyba jest o zapachu waty cukrowej, a ta będzie truskawkowa. Dlatego zaczniemy sobie, myślę, że od truskawkowej. Ja lubię generalnie zapach truskawki, lubię jeść rzeczy truskawkowe i ogólnie truskawki, więc mam nadzieję, że to będzie fajny zapach i że będzie też fajnie wyglądać na ustach. Oczywiście do tego testu zaraz sobie zmyję moją pomadkę, ale najpierw zobaczmy, jak wygląda ta różowa pomadka. O kurczę, już czuć taki zapach truskawkowy, trochę jak takie płatki do mleka. W całości prezentuje się ona tak, nie wiem czy to w ogóle złapie ostrość na kamerze, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, że mamy takie dwie waty cukrowe na rysunku i mamy napis Dominik Rupiński EBS. No i ta pierwsza pomadka... O kurde, ja się nie spodziewałam, że one mogą być aż takie aromatyczne. Wow, ja bym to zjadła, od razu jest taki efekt wow. Ale to pachnie tak mega mocno, jak takie żelki, truskawki, albo tak cukierkowo, wow. Zmyłam już pomadkę i teraz przechodzimy do testu. Nie ma jakiegoś konkretnego smaku, jest taka naturalna, neutralna. No ale w zapachu jest piękna. Rozciera się bardzo łatwo, z taką lekkością, z taką przyjemnością na ustach, naprawdę. Ciekawe jak pozostałe pomadki. Myślę, że teraz przejdziemy sobie do tej niebieskiej, dlatego że najbardziej czekam na wiśniową, fioletową. To teraz mamy niebieską i to chyba powinna być ta o zapachu waty cukrowej, ale nie jestem pewna. Otwieramy. Ej, to nie pachnie jeszcze, więc to jest dziwne. Tutaj mamy ten sam motyw, mamy waty cukrowe, mamy napis Dominik Rupiński EBS i oczywiście ostrości mi pewnie nie złapie, więc Wam wstawię fotkę, jak to wygląda. Przechodzimy do testu zapachu. Dziwny ten zapach jest. Nie wiem, czy to jest wata cukrowa. Dla mnie to troszkę tak jakby pachnie jak ciastko z kremem, albo taki krem z ciastka. Taki maślany trochę, trochę taki śmietankowy. Mocno słodki przede wszystkim. No ale nie jest to zły jakiś zapach, jest ok. Myślę, że truskawkowa była dużo lepsza. Ale zobaczmy sobie, czy ta pomadka ma taką samą konsystencję i czy nie ma też smaku. Poprzednia już zmyta, przechodzimy do testu. Jest bardzo podobna w sposobie nakładania, w konsystencji, jest wszystko identyczne, ale mam taki posmak, taki sztuczny posmak. Nie jest on taki naturalny jak w poprzedniej pomadce. No i ta nie sprawiła mi tak dużo przyjemności niestety. Więc jak tę oceniłabym na takie 10 na 10, no to tę na takie mocne 5 niestety. Ale teraz kochani, przed nami ostatnia pomadka. Fioletowa, wiśniowa. Mam nadzieję, że to będzie zwycięzca tego testu. Przechodzimy sobie do unboxingu.
Okej. No i oczywiście znowu mamy ten sam motyw, waty cukrowe i ten sam podpis. To teraz test zapachu. O. Jest też intensywny, tak jak w tej pierwszej pomadce. Jest wiśniowy, ale im dłużej go wącham, tym go nie czuję. Na pewno jest mocno wiśniowy i jest wyczuwalna też ta wiśnia. Ale teraz naprawdę go nie czuję. Kurczę. Pomadka zmyta, lecimy do testu tej trzeciej pomadki. I tutaj Wam powiem, że jak rozcierałam tę pomadkę na ustach, to ten zapach jeszcze się tak ulatniał fajnie pod noskiem i czuć taki przyjemny smak, naturalny właśnie, ale jeszcze właśnie czuć zapach wiśni, więc bardzo fajna. Niekoniecznie lepsza od tej pierwszej, myślę, że ta pierwsza nadal zostanie moim liderem, ale porównajmy sobie jeszcze je trzy razem. Tak się prezentują, w zasadzie różowy to jest jeden z moich ulubionych kolorów, więc cieszę się, że ta chyba wygrywa. Jeszcze sprawdźmy sobie zapach wszystkich naraz, która jest najbardziej intensywna. Jak wącham je wszystkie trzy, to ja tylko czuję truskawkę. Truskawka wybija się, jest naprawdę niesamowita. A to jest niedobre. Wydaje mi się, że to chyba może być ta wata cukrowa, bo takim cukrem daje, ale nie ma to jakiegoś konkretnego zapachu. Wiśnia też jest w porządku, jednakże zwycięzcą tego odcinka jednogłośnie zostaje truskawka. Dajcie znać, czy macie jakieś pomadki od Dominika Rupińskiego albo jakieś inne produkty i jak Wam się sprawdzają. A ja już teraz lecę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jakieś propozycje na filmy, to dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!